Długość paska początkowego na poniższym rysunku wynosi dwie jednostki. Przy pomocy narzędzi po prawej stronie zamień pasek początkowy na obydwa paski docelowe, których długość to 5 ósmych oraz 1 i 3 czwarte. Na paskach bieżących będziesz widział efekty działań narzędziowych. O co tutaj chodzi? To jest pasek początkowy, zadanie mówi, że jego długość to dwie jednostki, czyli. Jedna jednostka musi się kończyć gdzieś tutaj, w połowie paska początkowego. Tutaj mamy narzędzia, a pierwszy pasek docelowy jest tutaj, ten niebieski. I zadanie mówi, że ma on długość 5 ósmych. I ma to sens, bo jeżeli to jest jedna całość, to to niebieskie rzeczywiście wygląda jak 5 ósmych. Mniej więcej tutaj byłoby 8 ósmych, czyli to niebieskie rzeczywiście wygląda jak 5 ósmych. Zadanie mówi, że drugi pasek docelowy to długość 1 i czwarte. Ten żółty ma długość 1 i czwarte. 1 i 3 czwarte to to samo co 7 czwartych. Zobaczmy teraz jak działają te narzędzia. Jeżeli potnę pasek początkowy na pewną liczbę kawałków, a potem skopiuję taki pojedynczy przycięty kawałek odpowiednią liczbę razy, tutaj, do pierwszego paska bieżącego, to powinienem to zrobić tak, żeby paski bieżący i docelowy były równe. Potem tak samo skopiuję kawałek paska początkowego do drugiego paska bieżącego. Taką liczbę razy, żeby pasowało do tego drugiego paska docelowego, tego złotego. No to zaczynamy oddzielenia paska początkowego. Musimy uzyskać z tego podziału 5 ósmych, ale równocześnie musimy uzyskać 1 i 3 czwarte. 3 czwarte to to samo co 6 ósmych, a może się to okazać ważne, bo ósme części z tych dwóch czwartych i ósmych to mniejsze części całości. Czyli jeżeli będę w stanie podzielić ten pasek początkowy na ósme części, to potem będę mógł skopiować takie części odpowiednią ilość razy, żeby uzyskać dokładnie 5 ósmych, a potem dokładnie 1 i 3 czwarte, którą to liczbę mieszaną można również wyrazić w ósmych częściach całości. Bo 3 czwarte to to samo co 6 ósmych. No to podzielmy nasz pasek początkowy na ósme części. Musimy pamiętać, że ma on długość dwóch jednostek. Czyli jeżeli przetnę go jeden raz, to czerwonym zaznaczy mi się jedna jednostka. Jeżeli każdą z tych dwóch części znowu przetnę na pół, inaczej mówiąc, pasek początkowy podzielę na 4 kawałki, to uzyskam na czerwono pół jednostki. I tak dalej. Jeżeli chciałbym uzyskać z tego paska ósme części to muszę go podzielić na 16 kawałków. 15, 16. Podzieliłem dwie jednostki na 16 różnych kawałków, czyli inaczej mówiąc, to jest 1 szesnasta z dwóch całości, czyli będzie to 1 ósma. Teraz muszę ten kawałek pomnożyć odpowiednią liczbę razy, tak żeby trafić w ten niebieski, który ma długość 5 ósmów. To jest 1 ósma. No to skopiujmy czerwonego 1, 2, 3, 4, 5 razy. I otrzymaliśmy 5 ósmych. A tutaj muszę uzyskać 1 i 3 czwarte. Pamiętajcie, że 1 i 3 czwarte to to samo co 7 czwartych. 4 czwarte dodać 3 czwarte, czyli razem 7 czwartych. A 7 czwartych to to samo co 14 ósmych. Jeżeli to tutaj to 1 ósma, to muszę to skopiować 14 razy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No i mamy wynik. Otrzymaliśmy dokładnie takiej samej długości pasek, jak drugi pasek docelowy. To jest 14 ósmych. A 14 ósmych to dokładnie to samo, co to żółte 14 ósmych. A to to samo, co 7 czwartych. A to to samo, co 1 i 3 czwarte. To jest 5 ósmych. I tu również 5 ósmych. Sprawdźmy jeszcze odpowiedź. Prawidłowo!